W jeden z upalnych czerwcowych dni wybraliśmy się z naszymi kamerami w okolice Kalisza do miejsca zwanego Arboretum Trojanów. To posiadłość, którą odwiedzaliśmy już z naszym programem. Poznaliśmy wtedy przepiękną jesienną odsłonę arboretum z wszechobecnymi trawami w dziesiątkach gatunków i odmian. Teraz jednak przyszła pora, by poznać tajemnicę Trojanowa i jego bylinowe rabaty u progu lata. Szukam Marzeny, właścicielki tego niesamowitego miejsca, ale że jest to arboretum, to pewnie trochę czasu mi zajmie, ale zobaczyłam coś, co jest w ogóle niesamowite. Ten dzwonek kropkowany, czyli campanula punctata w jakiejś obłędnej odmianie, takie lichy widać z daleka, ciemne, jeszcze nierozwinięte pączki, jak takie fioletowe sople spływają. Przepiękna roślina, no ale muszę szukać Marzeny. Właścicielka tego prywatnego arboretum, Marzena Bąkowska, cały swój czas poświęca stale zmieniającemu się założeniu, jego pielęgnacji, nowym kolekcjom, tworzeniu rabat, projektowaniu coraz to nowych plombów. Szuka ciekawych odmian i interesujących zestawień kolorów. Cały teren składa się z dwóch części, ogrodu górnego i położonego niżej, dolnego, i liczy sobie ponad 8 hektarów, więc pracy jest naprawdę niemało. Marzenie nie brakuje jednak zapału i ciągle ma nowe pomysły. Choć nie jest z wykształcenia ogrodnikiem, to dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu ma mnóstwo spostrzeżeń i wskazówek, którymi chętnie się dzieli, od choćby dotyczących różnych metod walki z chwastami. Tej gospodyni w kuchni się nie znajdzie, tylko w ogrodzie. I tak myślałam, że będziesz właśnie przy tych trawach. To jakiś kolejny twój wynalazek? Dobrze powiedziany wynalazek. Bo wielokrotnie słyszałam o tej pięknej trawie, czyli śmiałku. To taki chwast, to taka pospolita roślina. Mnie zachwyca. Oblicze tego śmiałka wczesną wiosną, piękna zielona kula. Ten jest bardzo zwartą taką kulą. Później tutaj mamy taką fajną mgiełkę. Ta mgiełka przejdzie nam w roska, takie wręcz takie ryże będą. Później one znowu troszeczkę opadną i znowu powróci efekt mgiełki, ale już nie o takim cytrynowo-zielonym kolorze, tylko ta mgiełka będzie w tonacjach bursztynów. Śmiałek nie jest zbyt wymagający i dobrze rośnie właściwie w każdej glebie. Warto jednak pamiętać, że w lepszym podłożu potrafi być niemal dwa razy większy niż w słabym. Tutaj akurat ładnie prezentowało się zestawienie śmiałka z fioletowymi kwiatami kocimiętki. To świetna roślina do dużego założenia ogrodowego, bo nie jest zbyt wymagająca, a do tego dość długo kwitnie. Powiedz mi, czym właściwie ogród jest? Czy on jest twoją przyjemnością, czy masz jakiś cel? Jest to kwestia poznać, nauczyć się wszystkich tych roślin. Kiedyś powiedziałam, użyłam słowa pasja poznawcza. Ludzie boją się sadzić bylin i traw z różnych powodów. Jest masa mitów, kompletnie niepotrzebnych. Weryfikujesz wszystko? Weryfikuję dla siebie, ale też dla innych, bo znajduję ogromną przyjemność w doradzeniu. To co robi miłośniczka traw bardzo wczesnym latem? Szuka wszystkich najlepszych sąsiadów, jakich można wymarzyć do tych pięknych traw i trudno powiedzieć, kto dla kogo jest uzupełnieniem. Choć śmiałek wyglądał pięknie, to trawy w ogrodzie Marzeny już raz podziwialiśmy, dlatego teraz skupiliśmy się na bylinach wczesnego lata. Na klombach zwróciły naszą uwagę barwne zestawienia, na przykład fioletowej żurawki poprzetykanej zielonymi liśćmi irysów, czy płomienne połączenia pysznych bordowych lilii na tle różowych przetaczników z czerwonym akcentem jeżówki. Przystanęliśmy przy całkiem świeżej rabacie stworzonej u stóp świerka srebrnego, która z daleka rzucała się w oczy dzięki intensywnemu zabarwieniu kwiatów szałwii omszonej. Towarzyszyły jej kępy dzwonków karpackich o jaśniejszych kwiatach, a front rabaty tworzyły żurawki o buraczkowych liściach. Część ziemi na rabacie została dokładnie wyściółkowana rozdrobnionymi resztkami traw ozdobnych. Chcecie się w ten sposób pozbyć ścinków? No pozbyć nie, bo wyprodukowanie tej ściółeczki to jest dużo zachodu. Aha. Dużo pracy, zachodu i czasu trzeba temu poświęcić, natomiast jest doskonała w wielu funkcjach. Tutaj widzimy ją jako zastosowanie do obsypania młodych sadzonek. Młode sadzonki w taki upał nie przeżyłyby, w związku z tym zaraz po posadzeniu mamy konieczność obsypania taką ściółeczką i proszę właśnie, zobacz jaka temperatura jest tam pod tym. Nie, to jest niesamowite, bo widać jakie dzisiaj jest mocne słońce, tak, że ta ziemia jest kompletnie wyschnięta, tu jest mokro, chłodno, tak. Czyli spełnia funkcję nie tylko odchwaszczania, czacza, ale i w sumie bardzo estetycznie wygląda. Tak. Jeżeli obsypalibyśmy więcej, no to też bardzo ciekawy efekt możemy uzyskać, bo wyobraźmy sobie, że tutaj ta szałwia jest cała w kremie.
Ściółka ta powstaje w specjalnej sieczkarni z podsuszonych pędów traw i innych zielonych odpadów. Stare trawy są ścinane, trzeba pilnować, by nie zmokły i nie zgniły, a następnie są mielone dwukrotnie, by ściółka była wystarczająco drobna. Marzena wykorzystuje ją głównie przy młodych roślinach, bo na cały ogród niestety jej nie wystarcza. Ciekawi mnie to, tak nietypowo jak na kolekcję sadzisz rośliny, nie na przemian. Nie tworzysz plam, które mają nieregularny kształt, tylko są to pasy. Jest to funkcja praktyczna. Robimy rządki, ale ukrywamy fakt tych rządków w taki sposób, żeby jeżeli staniemy tam naprzeciwko, to z tamtej strony nie będziemy widzieć tych rządków. Mhm. Oczywiście pierwszy rok po posadzeniu, no gdzieś się te rządki będą tutaj zaznaczać. Dzięki takiemu sposobowi sadzenia roślin dużo łatwiej jest pielić rabaty mechanicznie. Tu do pielenia używa się ręcznego opielacza. Marzena zobaczyła go kiedyś w przydomowym ogródku pewnej starszej pani i zapragnęła mieć podobny. Pracując nim nie trzeba się schylać. Nie ma kółek, a jedynie specjalnie obracające się gwiazdki, które rozbijają glebę i stalowy nóż, który podcina chwasty. Pielitka na to mówimy. Nasza pielitka, tak? Bierzemy, w rządkach pielimy i można to zrobić w jedną stronę, a potem na szagę w drugą stronę. W związku z tym poprawka zajmuje nam już chwilę. Zrobienie takiego klombu całego jak tutaj to jest 15 minut. Z gorącej części ogrodu chętnie przenieśliśmy się do drugiej, której wcześniej nie udało nam się odwiedzić. To tak zwany ogród dolny o zupełnie innym charakterze. Rosną tu potężne drzewa, zachowano stare klimatyczne zabudowania. W czasie upału jest tu bardzo przyjemnie, stare drzewa rosną też wokoło, są też dwa duże stawy. Jak się okazało, dzięki położeniu tego ogrodu w Starorzeczu rośliny rzadko się podlewa, tylko w okresach dużych upałów i suszy. Poziom wody gruntowej jest tu dość wysoki. Od razu widać rękę Marzeny. Znaczna część roślin, podobnie jak na klombach w górnym ogrodzie, rośnie w rzędach, ułatwiających pracę pielęgnacyjnych. Nie ma tu klasycznych rabat, ale za to zagony kryją sporo ciekawostek. Czy można powiedzieć, że na pewien czas odłożyłaś ten ogród i skupiłaś się na tamtym i teraz jest jakiś powrót? Tak, dokładnie tak. A co się stało takiego? Co się stało? Zawsze była ogromna ilość ptaków. Na górze płyty nie było żadnych drzew, no było martwo, w związku z tym uciekaliśmy tylko tutaj. I tutaj ten ogród służył nam za mini szkółeczkę, najpierw na drzewa, które kupowaliśmy malutkie i były hodowane do dużych. Drzewa zostały przesadzone na górny ogród. No to jak drzewa ustąpiły miejsca, no to poszły bylinki. A teraz jest powrót do tego miejsca i pomysł, jak go zagospodarować. Z umiłowaniem poszukuję wszystkich gigantów. Dlaczego gigantów? Są doskonałym odkwaszczaczem. Przede wszystkim je widać, jest od razu efekt, ale przy tak naturalnym ogrodzie jak ten bardzo trudno jest zapanować nad chwastami. Stąd ogromne rodgersje, tarczownice, wszystkie te, które mają duży, potężny liść. Duże liście roślin ocieniając glebę sprawiają, że warunki są dla chwastów trudniejsze i rosną dużo słabiej. Dotyczy to zwłaszcza tak zwanych chwastów długiego dnia, czyli tych, które najobficiej rozrastają się i kwitną w czerwcu i lipcu. Wspomniana przez Marzenę rodgersja nadaje się do ocieniania gleby znakomicie, bo jej pięciopalczaste liście, podobne nieco do liści kasztanowca, mogą mieć nawet 50 cm szerokości. Jej dodatkową ozdobą są drobne białe kwiatki. Rodgersja wymaga cienistego, wilgotnego stanowiska. Tu pod koronami starych drzew jest sporo takich miejsc. Obok nich wypatrzyliśmy jeszcze żywokost o żółto obrzeżonych liściach, świetnie rozjaśniający cieniste miejsca w ogrodzie. Nie jest on tak duży, ale za to doskonale zadarnia półcieniste miejsca. Co ciekawe, ozdobny jest aż do nadejścia śniegów, choć jego szorstkie liście nie są zimozielone. Do roślin, które doskonale ocieniają glebę, można zaliczyć także hosty, zwane funkiami. Marzena nie ukrywa, że uwielbia hosty. Ma ich dziesiątki odmian. Czy masz jakieś kryteria, którymi je dobierasz? Nadają się do wszystkich kryteriów. A. Duże, małe, średnie, popielate. Niebieskie. Niebieskie. Żółto-niebieskie. Żółto-niebieskie. To jest niesamowita swoją drogą odmiana. Tak, tutaj minęliśmy Crossa Regal i Regal Splendor, moje ulubione wielkoludy, bo jeżeli chodzi o wielkoludy, to one i pięknie wyglądają w masie, ale jako i solitary. Odmiana June nie jest wysoką odmianą, doskonale się komponuje w miejscach, gdzie mamy monotonię koloru, ponieważ June ma burzę kolorów i popielu, i żółci. Niebieski. W związku z tym tak. Co ciekawe, jest to bardzo zmienna odmiana. Jej liście wybarwiają się rozmaicie, zależnie od stanowiska i operacji światła.
W średnim nasłonecznieniu są trójkolorowe, ale w pełnym słońcu i w cieniu stają się raczej dwubarwne. Jeżeli chodzi o moją faworytkę, to będzie nią guacamole. Funkia o dużych liściach, bardzo, bardzo obficie rosnących, ale przede wszystkim kwiat. Pachnące, no kocham pachnące kwiaty, w związku z tym w funkiach głównie zachwycają nas liśćmi. Ale jest kilka odmian, które doskonale pięknie pachną. To na pewno z guacamole. Ruszyłyśmy dalej, przechadzając się między rzędami powoli rozkwitających roślin. Zatrzymałyśmy się na chwilę przy jarzmiankach, potem przy wysokiej, szerokolistnej smotrawie. W półcieniu, obok host, rosła spora kolekcja tawułek. Te obeliny o kwiatach podobnych nieco do kwiatów parzydła, ale znacznie niższe. Mają pierzaste liście, a różowe, kremowe lub białe kwiaty wyglądają jak delikatne obłoczki. Z daleka widać też było biały łan kolejnej roślinnej ciekawostki. Naszą uwagę zwróciła ta niesamowita gilenia, bo jest tak śliczna, przede wszystkim to jest taki rarytasik. Nie widziałam tego jeszcze w ogrodach. Wielokrotnie podróżując po szkółkach i dokonując zakupów, spotkałam ją tylko jeden raz. To prawda, bardzo rzadko można ją spotkać, ale zasługuje na uwagę z wielu powodów. Bardzo długo kwitnie, piękna, dostojna, bardzo ładny, zdrowy liść. Mm-hmm. Nigdy nie zauważyłam, mimo już tutaj jesteśmy w klimacie bardzo, bardzo wilgotnym, czyli wiele roślin po takiej pogodzie, jaką mieliśmy w tym roku, czyli mnóstwo deszczu i gorąco. Tak? Mm-hmm. W związku z tym to jest taki moment, kiedy choruje bardzo dużo roślin. No proszę zobaczyć. Ta ładna bylina dostępna jest w sprzedaży dość rzadko, a szkoda, bo jej delikatne kwiaty o długich, wąskich płatkach osadzone na czerwonych łodygach wyglądają bardzo ozdobnie. Gilenia szybko rośnie, więc choć wiosną późno budzi się z zimowego snu, to może osiągnąć nawet metr wysokości. Potem Marzena zdradziła nam jedną ze swoich tajemnic. Dzięki tej metodzie rośliny wyglądają znacznie okazalej. Dla potwierdzenia skuteczności swojego sposobu Marzena pokazuje dwa rzędy roślin. Oto jaka jest ogromna różnica w posadzonych tego samego dnia dzielżanach. Kilka razy już usłyszałam od Ciebie, że Ty po posadzeniu rośliny ścinasz. Tak, tak. Ale to boli. Właściciela. Mogę Ciebie poprosić o sadzoneczkę? To tak, roślinkę nabywamy na dwa sposoby. Jeden to bywa, że kupimy ją w doniczce, tak. I wówczas... Wygląda jak taki wiecheć. No, możemy ją uciąć w zależności od odmiany i rośliny. Ona nam podpowie, czy ucinać 2 cm, 3, 10. Proponowałabym nigdy nie wyżej niż 10 cm, bo na takiej wysokości po prostu zawsze będzie szpecił dół. Małe roślinki. Ona się wtedy krzewi? Pięknie. I to jest przykład, jak się zakrzewi po przycięciu. Jeżeli będziemy mieli sadzonkę z gruntu, wówczas wyjmując sadzonkę z gruntu, zawsze musimy dokonać obcięcia, czyli wsadzamy do gruntu, obcinamy, też nisko. Wyjdzie pierwszy pęd, będzie jak zwykle pierwszy pojedynczy. Mhm. Wówczas należy go też uciąć gdzieś, jak będzie miał nie więcej 10 cm, czyli tak jakby uszczyknięcie w celu rozkrzewienia. Dzięki takiemu cięciu rośliny są nieco niższe, ale za to dużo szersze i ładniej rozkrzewione. Dodatkowym efektem jest opóźnienie kwitnienia. Gdy przytniemy tylko część roślin, okres kwitnienia na rabacie bardzo się wydłuży. Żeby uzyskać efekt jeszcze późniejszego kwitnienia, to możemy teraz, kiedy ta roślinka już ma pół metra, tylko pouszczykiwać czubeczki. Uszczykując w ten sposób, jak bardzo się opóźnia to kwitnienie? 2 tygodnie, a nawet do miesiąca. Nasze kolejne kroki skierowaliśmy w okolice mniejszego stawu. Jego brzegi zostały obsadzone długimi pasami traw dobranych wielkością, od niższych rozplennic po wysokie trzcinniki. Rośliny z dużymi liśćmi potrafią zabezpieczyć ziemię przed chwastami, czyli oszczędzić nasze siły. Tu zdaje się chcesz udowodnić, że inne rośliny też mogą pełnić taką funkcję. Mogą, przy czym mówiąc o odchwaszczaniu, dodałabym jeszcze zabezpieczenie przed wysychaniem gleby. Jeszcze mamy tutaj jeden dodatkowy element, który trzeba podkreślić, a mianowicie mamy tutaj staw, który poziom wody zmienia swoją wysokość nawet do metra. Wypróbowaliśmy tutaj na brzeg stawu trawy ozdobne, zarówno rozplennica Carex muscungimensis, czy tutaj ten trzcinnik Karla Ferstera, doskonale spełniły swoją tą potrójną rolę. Mhm. Chwast, woda i wytrzymałość na zalewanie. A ile one mają?
To są 2 lata. W pierwszym roku po posadzeniu efekt chwastu jeszcze występuje, ale w drugim roku, a już w trzecim, to już w ogóle nie będzie wymagało topielenia. Nazwa tużycy, palmowa, wywodzi się od charakterystycznego układu liści tej rośliny, przypominającego liście palmy. Z kolei trzcinnik wyróżnia się wzrostem. Wraz z kwiatostanem może mierzyć prawie 2 metry wysokości. To kolejna wdzięczna roślina. Ma bardzo małe wymagania glebowe i jest mrozoodporny. Jeszcze dodam kolorystykę, która jest niesamowita. Zróżnicować można penisetum, który ma taki głęboki zielony kolor. Mamy przepiękną, jasną zieleń. No i przede wszystkim te kłosy, które za chwilę zmienią się w fiolet. I jeszcze co fajne, te liście układają się prostopadle. To charakterystyczne cecha trzcinników. Tak. Odpowiem tylko jedną rzecz, jeżeli chodzi o Carex muscongimensis, to jest trawa wyjątkowo wczesna. Jak polecamy trawy wczesnego lata, tak jak teraz mamy tą porę roku, to Carex muscongimensis i trzcinniki wyjątkowo, i śmiałka bym do tego dodała, wyjątkowo szybko wychodzą z ziemi. Wróćmy jednak na chwilę do zakątka ze stylowymi meblami opartymi na antycznych wzorach, gdzie w miłym chłodzie można było usiąść i porozmawiać. 3 łukowate ławki wokół okrągłego stołu stanowią miłe forum do rozmowy. Meble te odlano z kompozytu, mielonego kamienia z włóknem szklanym. Materiał ten charakteryzuje się ponadprzeciętną odpornością na niekorzystne czynniki zewnętrzne, mróz, słońce i wszelkie formy korozji betonowej. W innym miejscu tego ogrodu mamy kolejny zestaw trwałych mebli z betonu. Tym razem oparty na XIX-wiecznej modzie na naturalizm i używania jako motywu zdobniczego pni i konarów drzew. Głoszono wtedy, że najpiękniejsze kształty są dziełem natury i należy ją wiernie naśladować. W którym miejscu zaczęła się Twoja przygoda z ogrodem? Dokładnie tutaj, dokładnie w tym miejscu. Pierwsze wejście i pierwszy pomysł. Tu jest najpiękniej. Tu jest cudownie, chociaż oczywiście to miejsce nie przypominało w niczym tego, w którym siedzimy obecnie. Przeobraziliśmy sporo ten krajobraz, ale zachowując oczywiście ten stary, piękny domek, stare nasadzenia, gdyż to miejsce ma swoją piękną historię. Kiedyś przez tą dolną działkę biegła rzeka, ale bieg rzeki został zmieniony przez młynarza. Po starym korycie rzeki został piękny, ogromny staw. Warto przyjrzeć się wspomnianym przez Marzenę zabudowaniom. Dom ma nową funkcję, ale jego bryła została niezmieniona i nie zakryto tynkiem malowniczej starej cegły. Od frontu dodano jedynie zadaszenie i powstała weranda. Obok stołu i krzeseł jest tu też sporo cienia dla młodych sadzonek w doniczkach. Od starych murów odcinają się pomalowane na jasno otwory okien i drzwi, suszą się ścięte trawy. Boczne ściany są porośnięte hortensją pnącą, a z tyłu budynku na tle cegły ułożono długi pas drewna kominkowego. Potem wróciłyśmy do górnego ogrodu. Gdy spacerowałyśmy w południowym słońcu, zwróciłyśmy uwagę na fakt, że wiele alejek podkreślono tu długimi, szerokimi obwódkami z kwitnącego właśnie obficie przywrotnika. Przywrotniku moje miłości, czy to twoje hasło? No, dokładnie tak, to pomijając aspekt, że jest to roślina jadalna. Tak. To jest moją ulubioną, sztandarową roślinę na wszystkie alejki, żeby ogród nabrał pewnego sympatycznego, pięknego ładu, to dla mnie są to pewne obwódki, podkreślenia, wykończenia danego terenu. Przywrotnik wychodzi bardzo wcześnie wiosną, ma jeszcze jedną zaletę, a mianowicie kiedy mamy różnicę poziomu, on pięknie trzyma glebę. Pojedyncze kępy przywrotnika są ładnie kuliste i mają około 60 cm średnicy. Jego kwiaty lekko pachną, nadają się do bukietów, a jeśli pozwolimy, roślina będzie sama rozsiewać się po ogrodzie. Jest całkowicie mrozoodporna i mało wymagająca, więc nie trzeba specjalnie przygotowywać podłoża. Marzena poleca ją tym, którzy chcą uzyskać szybki efekt, bo przywrotnik prędko się rozrasta. A co robisz z kwiatami, jak przekwitną? Ja je tak przycinam pod liśćmi, tylko że ja mam 3 kępy w ogrodzie. A ty jak sobie radzisz? Na początku też tak robiliśmy, co przy takiej ilości przywrotnika, no, to w którymś momencie przerosło nas. Ktoś kiedyś pomylił polecenie, wziął kosę
Chciał wszystkie. Mówię, Jezu, co to będzie, nie? No co było, po tygodniu, 10 dniach były piękne, młode liście. Efekt po przycięciu bardzo nisko, przy czym mówimy o przycięciu gdzieś lipiec. To potem miałam wziąć sekator, tak? Tak, tak. Proszę cię bardzo, to efekt tak w lipcu zupełnie, jest niesamowity. Nie przycinasz? Tak. Oczywiście jak mamy 3 kępki, to możemy się pobawić, że my to zrobimy w taki sposób, jak najbardziej. Przy dużym ogrodzie, no to po prostu kosą by było najszybciej, tak? No przy dużych terenach. Naprawdę będzie pięknie. Jeżeli nie do wazonu, bo ilość jest straszna, to? Na kompost i przy tej ilości ścinanych różnych, różnej zielonej masy, to mamy piękny, czyściutki kompost. Co to jest dla mnie czysty kompost? Wszystkie rośliny bez nasienników. Dzięki temu nasiona chwastów nie wracają do ogrodu. A co ciekawe, chwasty kłączowe, takie jak podagrycznik, nie są w ogóle przeznaczone na kompost, tylko pakowane w worki i wywożone. Wszystko po to, by ograniczać do maksimum możliwość ich rozprzestrzeniania. Od czasu naszej ostatniej wizyty w Trojanowie dowiedzieliśmy się, że Marzena na kolejnych obszarach zaczyna eksperymentować i poznawać nowe rośliny. Chce też z czasem udostępnić arboretum do zwiedzania, ale na razie brakuje jej czasu na przygotowania, bo zajmuje się ciągłą przebudową istniejących klombów. Czy ogród jest dla ciebie melisą czy kofeiną? Jednym i drugim. Melisą wtedy, kiedy człowiek ma dużo nerwów w sobie, to wzięcie dziabki oznacza uporządkowanie myśli, jest swego rodzaju medytacją. Drugi taki moment to jest kwestia zapachów. To jest ten moment medytacji dla mózgu, kiedy zanurzamy w pięknym zapachu i ten moment pozytywnej myśli. Jaki piękny zapach, to jest moja meliska, tak. No oczywiście są momenty kofeinowe typu mieli nie obcinać korzeni uli liowca, a obcięli. To jest moment, kiedy jest to ta kofeina, ale bywa tak, że przez przypadek zrobione zabiegi, o których wspominałyśmy dzisiaj, typu skoszony przywrotnik kosą albo kosiarką, okazywał się najpierw była kofeina, a potem się okazywało, że to przełomowy moment do tego, żeby zmienić sposób pielęgnacji nad daną rośliną. W dzisiejszej Akademii Ogrodnika odwiedzamy ogród pani Iwony Latochy z Kobiura i razem z nią sadzimy hortensję pnącą pod świerkiem. Najpierw trzeba zrobić miejsce pod drzewem, wycinając najniższe, częściowo już suche gałęzie. Stanowisko jest trudne, ponieważ przy pniu ziemia jest sucha, ponadto rośliny na pewno będą konkurowały o wodę. Ogrodniczka ma jednak sposób na sadzenie pnączy pod drzewami. Dołek powinien być przynajmniej 2 razy szerszy i 2 razy głębszy od bryły korzeniowej hortensji. Podczas kopania przekonujemy się, jak sucha jest ziemia. Teraz gotowy już wykop trzeba zaprawić odpowiednim podłożem. Pamiętajmy, że nie może to być substrat torfowy. Pani Iwona używa mieszanki żyznej ziemi kompostowej i gliny. Ważne, aby nowe podłoże przekopać z gruntem na dnie dołka. Na tak usypaną warstwę kładziemy bryłę korzeniową hortensji, a tuż obok niej ceramiczną, ale nie glazurowaną donicę, której otwór odpływowy zesklepiliśmy wcześniej kawałkiem folii. Pojemnik ma być rezerwuarem wody dla rośliny. Warto tutaj wspomnieć, że taką metodę ogrodnicy stosowali już przed wiekami, sadząc m.in. róże pod drzewami. Warto też wiedzieć, że im większa donica, tym większy zapas wody. Wszystkie puste przestrzenie dokładnie wypełniamy ziemią i ubijamy. Podłoże warto nawet udeptać. Zagęszczamy je, obficie polewając wodą. Dosypujemy ziemię do momentu zrównania z rantem pojemnika. Następnie wlewamy do doniczki wodę, która bardzo powoli przenika do podłoża przez sporowate ścianki i będzie dostępna tylko dla sadzonej rośliny. W konsekwencji korzenie hortensji porosną wilgotny pojemnik, co pozwoli im na optymalny rozwój. Doniczkę przykrywamy kamieniem. Kamieniami obkładamy również roślinę, ponieważ utrzymuje się pod nimi wilgoć. Pamiętajmy o dolewaniu wody do donicy, zwłaszcza w okresie letnich suszy.